Ahoj, kamraci! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś witamy się z Wami z Podlasia. Byliśmy dzisiaj u mega ciekawej osoby, w mega ciekawym miejscu, ale zanim Wam powiemy gdzie i u kogo, koniecznie zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka z tej serii, ani żadnego innego, bo... Wyjątkowo się dużo ich pojawia, taka cała seria z tego wyszła. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie poprzednie, to wciśnijcie playlistę Podlasie, tam będą poprzednie odcinki. Myśmy zatrzymali się teraz akurat w tym miejscu, w którym wczoraj zakończyliśmy odcinek, bo było tak smacznie, że wróciliśmy. A wróciliśmy dziś od Emilki, która znana jest z... Programu Rolnicy z Podlasia. Mieszka ona w Laszkach, ma swój kanał na YouTubie. Bilet wstępu, że tak powiem, bilet, no to jest na poczet taka cegiełka utrzymania gospodarstwa i w ogóle to jest 30 zł od osoby. Na miejscu możecie kupić sobie sery kozie, a teraz jeszcze, żeby nie przedłużać, to sprawdźcie sobie przebitki i relacje właśnie z tamtego miejsca, z domu Emilki. Pluły się tylko te dwa, a to jest jego brat, ale to jakiś mieszaniec wyszedł. Ogólnie perliczka jest gatunkiem. To jest odmiana taka barwna, ozdobna po prostu. Aha. Bo te takie perliczki, które mają te takie perełki prawdziwe, no to są takie brojlery, czyli mięsne bardziej. Co to tam jest za patyka? A jaka czysta trzydziestka. Można wejść do nich. Akurat Majus jest. Cześć. Na wszystkie uciekły. Kto wy kichacie? Co wy? Ale was tu dobrze. O nie, to nie wygląda jak sarenka. Cześć, cześć przyjaciel. Ja jako najmłodszy Mugienia więcej mógł jest. Poczekaj, bo Jojo chyba jest niepewny. Ale weź porównaj teraz tutaj gospodarstwo, a tamto. Ja się boję, bo ostatnio pan podszedł za blisko i dając jabłko. Znaczy pana kopnął prąd i od pana na przeszło na konia. Ale piękne. Tak chcę pokarmić z ręki. Coś trochę? Ja sobie wiem. Kazy, kazy, kazy! Brygada. Jak brygada. Tak, one cały czas walczą o dominację. Kozy, kozy, kozy! Ej, Koski, chodźcie tutaj. Taś, taś. Kamerę chciał zejka. Kozy, kozy! Kamerę chciał zjeść. Każda, która ma obroże, jest dojona w tej chwili. A niektórzy nie zdążą. Tylko który jest przywódcą teraz? Jakby jest kilka, najstarszy, bo to co idzie za pastuchem w tej chwili jest. Ta brązowa. Która się tam dży? A się jest paraliżowana. Tam jest, krzyczy mała. Tam jest i krzyczy ta mała. Czekajcie, czekajcie. W koziarni. Trzy, patrzę. O, teraz macie fajne. Jest ona na kolanach, jest, patrz. One jedzą na kolankach. Widziałaś to? Jak kozy jedzą, patrz. Widzisz? Ole się leją. O kurne. Ej. Czego tu robicie bitwę? Biorą się. Ale tuczka. A niektóre dopiero przyszły i się spóźniły. Ale fajnie one na kolanach. Mm-hmm. Mega to wygląda. Leją się. O, ale się piłam. Dzięki, chłopaki. Dzięki. Ja mam owce John Deere. Patrzę, co ty masz? Co masz do przekazania? A jeszcze się oddala? A, wózka przyszła. A, teraz poszła. Zobaczcie, tak wygląda to miejsce, bar pod żubrem w miejscowości Zwierki. To jest taka niewielka mieścinka, także jak będziecie w Białymstoku, to sobie zajedźcie. Czy będziecie jechać do Emilki, czy do Gienia, to po drodze tutaj jest. Bardzo polecamy, bo myśmy wczoraj próbowali. Tak jak mówiliśmy Wam w poprzednim odcinku, było kapitalne. Miejsce jest w ogóle takie, byście do babci, czy do jakiejś ciotki przyjechali na obiadek i po prostu Was ugości, także pierwej sorty. Kola z cynamonem. Bardzo ciekawy smak. Uja.
Ja też będę miał skaczki, bo nie ma już żurku, więc zmiana. Dzisiaj wzięliśmy po pół porcji, bo wczoraj, tak jak pamiętacie, nie wiem, z tych przebitek, no to wzięliśmy sobie po całej tej babce. Był duży problem. O, był duży... w domu dojadł. Tak, także teraz wzięliśmy tutaj sobie sznycla z sereczkiem, ja też mam. A wy co macie? Boczek. Marynowany. To smaczniutkiego. Nie ma młodych. 71. Tak jak mogliście zobaczyć, jechaliśmy przez te wertepy i dojechaliśmy do cmentarza prawosławnego, a na środku cmentarza, na samej górce, zobaczcie, jaka piękna cerkiew. Idziemy zobaczyć, no nie wiem, czy będzie otwarta. To jest cerkiew pod wezwaniem świętego Jana Teologa. Niebieska, czyli niebieska to będzie Matka Boska. Tutaj unijna dotacja jakaś była. Wygląda to pięknie. Zaraz zobaczymy, czy jest otwarte, ale myślę, że nie. Aha, tu jest sztaba. Siema. Ale ten kolor jest piękny tego budynku. Piękny to jest ogólnie. Bardzo mało opinii o tej cerkwi jest. Ludzie raczej przypadkowo tutaj docierają. I właśnie większość ludzi, całe 15 osób pisze, że dotrzeć tu można, ale przez zupełny przypadek gdzieś pomiędzy polami. I właśnie zrobiliśmy dokładnie to samo. Przez przypadek pomiędzy polami. Wiecie, dlaczego jest tak mało opinii? Bo z reguły ci wszyscy, którzy już tutaj dotarli, to już nie mają dostępu do internetu. Jak byliśmy w restauracji w barze pod Żubrem, dostaliśmy od pana na odchodne kompot takiego... kompot. Słoik kompotu wieloowocowego, głównie wisienki, ale też tam jakaś i śliwka chyba jest i jabłka kawałek. I... No pokaż tak, to może do słoneczka będzie lepiej widać. O. I bez cukru. Zobaczcie. To jest. Będziemy zaraz kosztować. Żebym nie opuściła? Nie, chodźmy, tam tato ma kubki zaraz. Full wypas. O! Jest, poszło. Dało się? Jaki kolor ma? Buraczkowy. Daj mi tą zakrętkę może. A jak to? Czekaj, ja muszę dodać. Kto będzie miał z owocem? Jakbyśmy nie wiadomo co tu pili. Warzeczka. Taki gęstawy. No, gęsty. Tak żeby na cztery były. Będzie. Wow. No. Dobra, jak nie, to dobra, przelewamy. To ile tam owoców w środku? Prawie nie masz. Mi tak trochę dobra, możesz jest. Dać. Odlejemy, bo to tam jest dużo. Dobra. Ja to trzymam. O, dobra, ja trzymam słoik, trzymam ten. Jakie świąteczne kubki. Za Podlasie. Zdrówko. Cius. Trochę jak barcz wygląda. O. Kolor jak barcz. No. Pyszne, bez cukru. Tu jest rokitnik. Rokitnik tu mam. Gwoździki tu są. Mhm. Pestka. Aż gęsty, kwaśny. Mhm. Skrzywiło. To jest pestka z pyśni. Zaraz ci pokażę. Samo zdrowie. A mi pewnie wąs zostanie zaraczony. Najlepsza miejscóweczka pod cmentarzem także. A jeszcze pod cmentarzem prawosławnym kompotu nie piłem. O. Należy się dla was sprostowanie. To nie są, tak jak mówiłem, wiśnie, tylko to są śliwki. Zobaczcie, takie dzikie z lasu, bo pan mówił o tym. Pestka jest taka, to są po prostu malutkie śliwki, takie mirabelki dzikie czy coś. Aha. Ale dobra. Idę, bo mnie Wojtek coś woła. Gdzieś tu w krzakach jakąś studnię znalazł. Gdzieś ty to wyczaił. U nas takich rzeczy to się nie uraczy. O, wow. Takie rzeczy to tylko na Podlasiu. Pierwej sort, jakby to Gieniu powiedział. I ręce można sobie umyć. Ole, zimna woda. Poka. O kurde, to lodowata woda. No i za to lubimy Podlasie. Super miejscowa dla kamperowców. Jest woda, jest tak. Śmietnik, jest wszystko. Wszystko jest. Po wielkich przebojach, wertepach i braku dróg dojechaliśmy do dębu Dunin. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. Nie można udeptywać gleby, bo można zniszczyć korzenie tego pięknego drzewa, a to mogłoby osłabić je. I to jest strażnik puszczy, który w 2021 roku był europejskim drzewem. Konkrecik. Robimy. To jest jeep. Cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja w miejscowości Michałowo. I jest to jedna z wielu tak naprawdę cerkwi, która można minąć gdzieś
po drodze, myśmy akurat wracali z Siemianówki i po drodze nam się napatoczyła taka piękna cerkiew. Jest ich oczywiście tutaj mnóstwo. Tak naprawdę no zależy gdzie, w jakim kierunku będziecie podążać, w jakim kierunku będziecie zwiedzać. Tam możecie sobie zawsze odhaczyć takie gdzieś cerkwie po drodze, bo no mówię, jest ich tutaj tak sporo, że ja myślę, że musielibyśmy mieć chyba kilka miesięcy, żeby zobaczyć je wszystkie tak naprawdę, bo są rozsiane w tak różnych miejscowościach. Trzeba do nich jednak trochę dojechać. No sami widzieliście czasem po jakich drogach. Mieliśmy jeszcze fartę, jak możecie usłyszeć, bo Batiuszka przyszedł dzwonami. Bić w dzwony, o tak. Ale piękne, złote te kopuły. Pauli, ty pokrowiec od telefonu. Idealnie sprawdza się, powiem wam, w cerkwiach. Dzień pomału dobiega ku końcowi, my już mamy plan wycieczki dzisiejszej zrealizowany. Dzień po prostu coś zwiedzamy, także jest cały czas pęd, mimo to znajdujemy jeszcze czas, żeby coś popracować i teraz przyszła taka pora, że musimy popracować, więc trzeba wrócić. Z tego miejsca chcieliśmy przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapki w górę, zaznaczyli subskrypcję, zaznaczyli dzwoneczek, bo jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a zaczniecie, będzie nam bardzo miło, a waszą korzyścią będzie to, że będziecie powiadamiani o każdym odcinku, który pojawi się na naszym kanale. No i jeszcze, jak to u nas bywa, komentarz odcinka. I myślę, że jako, że jednym z ostatnich przystanków była Siemianówka, no to hasłem odcinka dziś będzie Siemianówka. 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 Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ahoj!